Corocznie staramy się, by nadchodzące święta Bożego Narodzenia były wyjątkowe. Wpadamy w ferwor planowania, sprzątania, ale też i zakupów, podczas których zdarzają się niemiłe niespodzianki, mogące zniweczyć bożonarodzeniową radość. Przestępcy niestety nie świętują, a wtedy w cudzysłowie oczywiście pracują. Są teraz dwa rodzaje robienia zakupów. Możemy robić zakupy przez internet dla tych, co nie mają czasu chodzić po sklepach i wtedy należy zwrócić baczną uwagę na to, od jakiego sprzedawcy, czy też z jakiego sklepu internetowego chcemy tego zakupu dokonać. Należy zawsze sprawdzić komentarze, czy te komentarze są pozytywne, czy też są negatywne i dlaczego są negatywne. Zdaniem policji warto zamawiać przesyłki za pobraniem, sprawdzać zawartość paczki w obecności kuriera i do czasu zakończenia transakcji przechowywać całą korespondencję ze sprzedawcą. W tradycyjnych sklepach obok osób robiących zakupy znajdują się również tacy, którzy czyhają na nasz portfel czy kartę. Tutaj na pewno musimy pamiętać o tym, żeby nie trzymać portfeli bądź też w miejscach, gdzie mogą być one widoczne. Poza tym warto rozłożyć pieniądze w kilka miejsc, a nie tylko trzymać je w jednym portfelu i z kartą bankomatową. Niektórzy niestety nadal noszą karteczki z zapisanym PIN-em, więc też zwracaj, najlepiej jak kobiety by trzymały torebki nie gdzieś z tyłu na plecach, tylko warto trzymać je z boku, wręcz przytrzymując, żeby nawet ten potencjalny złodziej nie miał możliwości dostania się. Wpisując PIN przy płatności kartą, zwróćmy uwagę, czy ktoś nie śledzi naszej operacji potwierdzania zapłaty. Parkując przed sklepami, schowajmy nasze zakupy lub inne wartościowe rzeczy tak, by nie zachęcały osób postronnych do kradzieży, bo wiadomo, że to okazja czyni złodzieja. Pozostańmy czujni również w autobusach komunikacji miejskiej. Na tym jednak nie koniec. Opuszczając mieszkanie, warto też uprzedzić osoby dla nas bliskie, zaprzyjaźnionych sąsiadów, żeby po prostu zwracali uwagę, a wręcz nawet sprawiali wrażenie takiego pozoru przebywania w tym mieszkaniu. Warto poprosić sąsiada, żeby podczas naszej nieobecności zabierał korespondencję z naszej skrzynki pocztowej, żeby wszedł do mieszkania, otworzył okna, włączył światła, sprawiał wrażenie bytności domowników, żeby mieszkanie nie wyglądało na opuszczone przez dłuższy czas. Gdy już uda się nam przez przygotowania do świąt przebrnąć szczęśliwie, nierzadko pozostaje nam do przebycia podróż na rodzinne spotkania. Proponowałabym przede wszystkim sprawdzić swój pojazd, czy jest sprawny technicznie, czy ma światła, czy ma sprawne hamulce. Warto też zerknąć do dokumentacji, czy wszystko jest wykonane w terminie. Poza tym, wsiadając już do samochodu, trzeba być na pewno wypoczętym, no i absolutnie trzeźwym. Warto też zaplanować trasę, przewidzieć ewentualne objazdy i ponad wszystko uwzględnić panujące na drogach warunki.